A myśmy mieli chyba więcej szczęścia niż rozumu. Jest godzina 10. Z bazy wyszliśmy o które? Ktoś za 15:08. Za 15:08. W tej chwili jest godzina 10 rano. My jesteśmy już w Smerekowcu po prostu. Na kwaterze. Na kwaterze. W środku deszczu. Facet w Lipnem. To jest taka nieistniejąca wieś tam, która kiedyś tam była, w tej chwili już jej od 70 lat nie ma. Facet w Lipnem zatrzymał się nam na stopa. W środku lasu, w środku deszczu, po środku niczego. I zwiózł nas generalnie do samego Smerekowca. Czyli tam, gdzie mamy. Co prawda podwiózł nas pod sklep, bo to był jedyny orientacyjny punkt, który znamy w Smerekowcu. Bo absolutnie nie wiedzieliśmy, gdzie mamy iść i zgłosić się do pani Janusi. Ale zadzwonimy. I pani Janusia stwierdziła, a gdzie jesteście? Pod sklepem. Gdzie? W Smerekowcu? No w Smerekowcu. To syn po was przyjedzie. Ja się nazywa gościnność. Aż po prostu. Ty głośniej, bo zaście nie będzie słychać. Witamy. Dnia 18, kolejny piękny, chyba 18, kolejny piękny poranek w Beskidzie Niskim. To jest tak zwany z tyłu sklepu w Kwiatoniu. Sklep jest zamknięty, no ale jak widać mamy zapasy. Mamy zapasy. I nam... kogo my tu mamy? No właśnie, przywitaj się ładnie. Sunday, na normalnie grześ w niedzielę. Dopiero dziś przyjechałem do jakże piękne miejsce. No i zaczynamy dzień, wędrówkę od imieni, że tak powiem, posiłku i toastu. Tak. Z okazji spotkania. Z okazji spotkania na końcu świata kolejnego. Kolejne, drugie, tak jest. Żeby ci teraz Grzesiu nie skomentowała Ola filmu, bo ty jej napisałeś, ale jaja Ola na filmie, nie? No. Żeby ona teraz nie napisała, ale jaja Grzesiek na filmie. Czekam na komentarz. Na komentarze. Dzielać. To jest ciekawe. W sumie nie wiem gdzie jeszcze, znaczy wybieram się jutro na Ukrainę, taki jest plan, ale plan tworzy się jakby na bieżąco, nie mam jeszcze sprecyzowanych. Tak. A to coś takiego gnasz, nie? Dokładnie. Tylko u nas są straty w ludziach i sprzęcie już, także... No, już pomału kończymy niestety. No my będziemy kończyć już pomału, zakwaterowaliśmy się w Smerekowcu. Strasznie się cieszę, że mogłem odwiedzić starych znajomych, Basię, Darka. Jeszcze w takim miejscu. Jeszcze w takim miejscu. W takim pięknych okolicznościach przyrody. I tego, i niepowtarzalnej. Dokładnie. Amazing. A w ogóle z tyłu sklepu wygląda uroczo. Taka instalacja. Instalacja dyżurna. Dyżurna. To w ogóle jest full wypas, bo jest coś takiego jeszcze, nie? To nie będzie chyba widać, bo jest strasznie marne światło. Ale... chłopy sobie chyba tutaj dają radę, nie? Zresztą sklep jest otwarty od 7 do 10, żeby baby mogły ze wsi pieczywo pewnie pokupować. Notabene taka awaryjna. A później od 15 do 20, żeby chłopy mogły na piwo przyjść. Czyli od 10 do 15 jest siesta. Tak. Dokładnie. A taka awaryjna klima spokojnie to może być. No to nie. Gdzieś tutaj trafił. Może to kiedyś wrzucimy na wiatling. Czego szukasz? W sumie tak. Także, no to widzimy się pod cerkwią w Kwiatoniu.
Błyska szkietem nieba, witają nas bezdroża, zbijając kurz. Zarosłym trawą łemków traktem wędrownej pieśni jedzie wóz. Wypłowiały na płód na budzie fruwa ruski Michał z mieczem. Na wozie tym namiot nieba i długowłosy wicher jedzie. Niedziela jest otwarta tylko. No, jesteśmy w Skwirtnem przy cerkwi świętych Kosmy i Damiana. Niestety jest zamknięta, otwarta tylko od piątku przez weekendy do zwiedzania. Za to w Kwiatoniu od pana Jana Chyry dowiedzieliśmy się bardzo wielu ciekawych rzeczy. Między innymi tego, jak czytać ikonostas. Jeden nas ze swoim domem już świat bronie i koni wóz.